co niespotykane, nie? Maszynista zamiata lokomotywy, nie? U pewnych przewoźników to w ogóle niespotykane jest. Dzień dobry Państwu. 414.003, taki pociąg. Taka drobna robótka dzisiaj. Ostrołęka do 414.003. Podciągamy pociąg z Ostrołęki do Goworek. Obiliśmy lokomotywę, przejdziemy 3 km, zaciągniemy pociąg, zostawimy lokomotywę na boczek i spadamy z powrotem. Ostrołęka do 414.003. Dzień dobry, Ostrołęka. Dzień dobry z rana. Po zmianie nazwisko, cała reszta bez zmian i na Goworki gotowy. Dzień dobry, numerek na gotowość 928-719, dziękuję. Dzięki. No, także tego. Przejedziemy się na bocznicę w Goworkach. Ostrołęka Goworki, linia kolejowa numer 900. Bocznica, która powstała w latach, z tego co pamiętam, 50., jeżeli dobrze pamiętam. I co? Bocznica, która zaopatruje elektrownię Ostrołęka węgiel i inne tak tym podobne materiały. Węgiel, jakieś biopaliwa, tam jeszcze cementownia na tej bocznicy z tego co kojarzę jest. Co prawda jest już kabiu z 900, z linii numer 900. Ale dzisiaj zrobimy poprawkę, zrobimy to kabiu. Zrobimy to kabiu, słuchajcie, w 4K, jak się uda. Także 414.003 do Ostrołęki. Tak, słucham. Do Wojciechowic będzie na sygnał zastępczy, usterka w blokadzie dniowej. Do Wojciechowic na zastępczy, usterka w blokadzie można podawać. Także dzisiaj ruszamy na zastępczy. I luks, jedziemy. Naciągamy i jedziemy. Jako ciekawostkę dodam, sygnał zastępczy jest wyświetlany przez określony czas. Mamy ileś czasu, żeby obok niego przejechać. Po pewnym czasie ten sygnał zastępczy wygasa. Dlatego w przypadku pociągów towarowych bardzo często, ważne jest, żeby podpowiedzieć, w którym momencie dyżurny ma ten sygnał zastępczy podać. Bo jeżeli sygnał zastępczy poda, a my dopiero luzujemy skład, jesteśmy jeszcze, powiedzmy, jakiś tam odcinek, jakiś tam kawałek przed tym semaforem, no zdarza się, że nie zdążymy przejechać, nie zdążymy dojechać do tego semafora, nie? Roletka. No weź się. O.
Ile czasu ten sygnał zastępczy? Szczerze nie pamiętam już jak to jest, jeśli chodzi o przepisy, od 60 do 90 sekund. Z tego co pamiętam. Kiedyś to było 90 sekund, teraz nie wiem jak to dokładnie jest. W każdym razie wyjeżdżamy z Ostrołęki. W kierunku zachodnio-północnym, tak to można, wschodnio-północnym, tak to można powiedzieć. Prędkość drogowa na tej bocznicy to jest 60, tak, 20 km na godzinę. Mniej więcej jak 20 km na godzinę. Zaraz nam się słońce trochę obróci, nie będzie tak w obiektyw dawało. W prawo, po prawej linia kolejowa do Łap przez Śniadowo. Główny, jedyny wyjazd z Ostrołęki w kierunku Śniadowa i Łomży. Nie no, to słońce to paskudne jest. I mamy ostry łuk w lewo. Bardzo ostry łuk w lewo. Po prawej baza miejscowego pogotowia drogowego, czy to ogólnie drogowców. A my, jak już powiedziałem, odbijamy w lewo na północ przez miejscowość Ławy. Ogólnie bocznica jest praktycznie płaska, ze spadkiem kilkupromilowym tuż przed samą stacją Wojciechowica czy Goworki. Dlaczego Wojciechowice czy Goworki? Szczerze nie wiem dlaczego. Raz stacja jest nazywana Wojciechowice, raz Goworki. Jakieś tam plotki słyszałem dlaczego, nie będę wam o tym mówił. Nie sieję tych plotek. Teraz tak, wyjedziemy ze stacji Ostrołęki, musimy hamowanie kontrolne zrobić, wszak jesteśmy po zmianie drużyny. Przy czym teraz pytanie, jak zrobić hamowanie kontrolne z prędkości 20 km na godzinę? No, teoretycznie przepisy mówią, że mamy wykonać hamowanie kontrolne, mamy użyć hamulca tak, żeby poczuć jego działanie, poczuć jak pociąg hamuje. No z 20 na godzinę jest to ciężkie. Jest tylko jedna opcja. Zatrzymanie do zera. Teraz tak, dupka nam wyszła z Ostrołęki. To byśmy mogli to hamowanie kontrolne zrobić. Ale mamy przed sobą przejazd kolejowy. No nie będziemy tych kierowców straszyć. Zaraz będą niecierpliwie czekać. Czemu ten pociąg stoi? Zaraz będą przejeżdżać przez derzakami. A my ruszymy, prawda? Także zrobimy sobie to hamowanie kontrolne dopiero za przejazdem. Jest jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o przepisy. Hamowanie kontrolne wykonujemy na pierwszym odpowiednim do tego odcinku toru. O, ten odcinek toru, czy on jest odpowiedni? Za przejazdem już tak. Myślę, że zostali wszyscy pobudzeni w tym momencie. Przejazd kolejowy, odliczamy sobie teraz metry, 568 metrów, 568 metrów dalej, wykonamy sobie hamowanie kontrolne. Ogólnie słuchajcie, z 20 na godzinę jest taka zasada, niepisana na kolei, w przewozach towarowych, jeżeli
hamujemy pociągiem towarowym z prędkości 20 na godzinę, to hamujemy do zera. Nie hamujemy z reguły do 10 na godzinę, do 15 na godzinę, do 5 na godzinę. A dlaczego? Przy takich prędkościach jest największe ryzyko porwania pociągu. Po prostu tego nie robimy, asekuracyjnie. Także taka sobie bocznica, nie? Tor dobry, sieć trakcyjna dobra, tor prosty, no ale mamy 20 na godzinę. Dlaczego? Po pierwsze, widzieliście ten łuk za Ostrołęką? Po nim dużo szybciej się jechać nie da. Przy okazji robimy to hamowanie kontrolne. I teraz dopiero luz. I jak wyluzuje, pojedziemy dalej. Tak wygląda hamowanie kontrolne z prędkości 20 km na godzinę. Przytrzymamy jeszcze hamulec dodatkowy, żeby nam się skład nie cofnął. Wyluzuje i pojedziemy dalej. I możemy dalej. Oczywiście sygnał dźwiękowy, że ruszamy dalej. I jedziemy. O czymś mówiłem przed tym hamowaniem kontrolnym, ale zapomniałem już o czym, widzicie? W każdym razie niestety, przepis jest przepis. Co z tego, że prędkość jest 20 na godzinę? Prędkość jest nieznaczna, nie? Ale po objęciu lokomotywy, niestety, po podjęciu pociągu, niestety, ale musimy hamowanie kontrolne wykonać bez względu na to, jaką prędkością dalej jedziemy. Słuchajcie, to jest tylko 20 na godzinę, ale dalej jest spadek. Jest dość spory spadek. Znaczy, dość spory, nie dość spory. No, nie jest spadek, tak? Ale w momencie, gdy mamy pociąg, który waży 3000 ton, jak tam przyjdzie przed tym semaforem wjazdowym zatrzymać, a się okaże, że, nie, że skład nam nie hamuje, samo lokomotywą tego nie zrobimy. A teraz co się stanie, jeżeli dojdzie do sytuacji awaryjnej? Zobaczymy nagle wyboczenie szyny. Zobaczymy zerwaną sieć trakcyjną, obniżoną sieć trakcyjną, musimy użyć hamulca awaryjnego, hamowania nagłego, a nie mamy czym hamować, nie? A niestety. Ogólnie uwielbiam tą bocznicę, uwielbiam te tereny, okolice Ostrołęki. Cisza, spokój, taka stara kolej. Klimat, przede wszystkim klimat. No i można w lesie trąbić. O 7:30 rano w sobotę lekarstwo na kaca, nie? Piątkowego. Znaczy lekarstwo na kaca dla mieszkańców oczywiście, nie?
sumie to dzisiaj sam na Red Bullach jadę. Bo trochę mało snu w nocy było. Ale cóż, życie. Się toczymy powoli. Jak cała ta nasza kolej. Powoli, ale do przodu. Chujowo, ale stabilnie. Właśnie ten spadek, o którym mówię, nie? Ktoś mi dynamikę wyłączył, nie wiem dlaczego. Hamowania lokomotywą, nie? I prędkość nie spada. Teraz jak zatrzymać skład, jeżeli nie mamy hamulcy? Mamy stacja Wojciechowice, czyli Goworki, ewentualnie stacja Goworki, czyli Wojciechowice. Pani dyżurna jest. No proszę, pierwszy raz widzę. Także krótka wycieczka dzisiaj. Lewej spalarnia odpadów w Ostrołęce. Spalarnia? Zakład usług komunalnych, chyba to nie jest spalarnia. A może jest? Nie wiem. Zapachy nieziemskie w każdym razie. A może typowo ziemskie? Po prawej, tak a propos, to jest ten teren, gdzie elektrownia miała powstawać, nie? No. Ta, co to miała być, jej nie ma. Pozostał płot. Symbol obecnej władzy, płot. I dojechali.
i możemy trzymać. Kierunek do tyłu, luzowanko lokomotywy, naciskamy na skład i hamujemy samą lokomotywę. Skład, lokomotywa dociśnięta do składu, można iść urywać. Dzięki, chwilowo to tyle. kV, 400 kV, 3 kV. Tyle, że tu mamy tą stałą, a tamtą przymiar.